Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie dosyć tanich telefonów. Nefos C9A kontra Xiaomi Redmi 6. Na pokładzie Nefosa MediaTek MT6739 2 GB pamięci RAM, na pokładzie Redmi 6 również MediaTek Helio P22 3 GB pamięci RAM. Oba telefony wpięte do tych samych sieci Wi-Fi, wyczyszczona, o i tu może jeszcze nie do końca, wyczyszczona pamięć w obu smartfonach, więc lecimy, sprawdzimy jak odpalają one aplikacje, jak te aplikacje pozostają w RAMie, to samo zrobimy z grami, więc cóż, lecimy. Pierwsze co? Allegro. Jak będzie wyglądała sytuacja? Redmi pierwsze. Drugi Nefos. No jeszcze coś czyta, dopiero teraz. AliExpress. Znowu dla Redmi, szóstki. Nefos jest kolejny. Ceneo. Dla Redmi. Następnie mamy galerię, również Xiaomi lepsze, HBO Go, czy Xiaomi, czy Nefos, Xiaomi. Oczywiście oba telefony mają jasność na maksa, więc możecie sobie zobaczyć jak ona mniej więcej wygląda, no nie jest ona zbyt rewelacyjna w obu. Ipla, dla Xiaomi, Nefos, no jak widzieliście, myśli długo. Jak dojadę.pl. Xiaomi. A w Nefosie. Długo czekaliśmy. Nawet już, no jak widzicie. Kolejne mamy. Mapy. Xiaomi. No Nefos bardzo długo myśli. O, jakiś ktoś się odezwał. Player.pl. Xiaomi. Nefos. Tyle. OLX. Xiaomi. No i dopiero Nefos. Pyszne.pl. Jak widać dla Xiaomi. No ewidentnie Nefos, jeżeli chodzi o wydajność, to naprawdę jest wolnym. Jest wolnym telefonem. Opcja słaba trochę. Pizza Portal. Widzieliście. Następnie mamy sklepy. Również Xiaomi. Spotify. Xiaomi. Nefos. Tapatalk. Też Taptalk. Przepraszam. No w sumie tapa. A tu w ogóle się uruchomi. Nawet nie będę powtarzał, szkoda czasu. TripAdvisor. Widzicie, jak strasznie długo nawet sama animacja trwa w Nefosie. No, no nie, tak. Tak działać telefon nie powinien. Zresztą cena ich no nie jest zbyt, jest tak naprawdę zbliżona. Twitter. Widać. Uber. Widać na załączonym obrazku, co tu się dzieje. Tu nawet jeszcze aplikacja nie została załadowana. Naprawdę słabo. Słaby telefon. Kolejny mamy Wykop. Jak widać. I mamy YouTube. No więc to nie da się ukryć. Naprawdę ten Nefos z tym MediaTekiem
6739 i 2 GB pamięci RAM kompletnie sobie nie radzi. No, to jest bardziej męczarnia niż użytkowanie moim zdaniem. Dobra, sprawdźmy co w RAMie zostało. Allegro, no to ubite w obu, to już widzimy. AliExpress, też pamięci RAM w żadnym telefonie. Ceneo, restarty w obu, galerie. No tu w RAMie, tu restart. HBO Go, restart w obu. Ipla, tu w pamięci. Tu nawet nie czekam, no to nie jest wywołanie z pamięci. Jak dojadę.pl. Redmi restart, a tu w ogóle dramat, mapy, tu w ramie, tu są zrestartowane, player.pl, tu jest zrestartowane, a w Nefosie, no co w Nefosie? W Nefosie nic jak zwykle, czekamy sobie, czekamy, i dalej nie będziemy czekać, bo to szkoda naszego i mojego czasu. OLX. No, też raczej nie w pamięci w obu smartfonach. Nefos. Pyszne.pl. Tutaj mamy restart. No tu jak widać pewnie też, ale widzicie ile trwa w ogóle powrót do tej aplikacji. Pizza Portal. No tu wygląda jakby było w ramie. Tu wygląda jakby po prostu no, telefon już nie miał siły na cokolwiek. Sklepy, no chociaż w pamięci w obu. Spotify, tu ubite, a tutaj najprawdopodobniej też widzę ciemny ekran, nie czekam, szkoda czasu. Taptalk, przepraszam, tu wygląda jakby było z RAM, a tutaj w ogóle nie wiadomo co. TripAdvisor, restartowany w obu przypadkach. Następnie mamy Twittery. No nie do końca w pamięci, w obu. Uber, restart, wykop, tu w ramie, tu w ogóle, no jak zwykle, no ten telefon nie ogarnia nic. I następnie YouTube, no tu, tu przynajmniej szybko z RAMu, tu nie do końca. No więc jeżeli chodzi o RAM, no to 2 giga to jest nieporozumienie. W ogóle sprzedaż telefonu z 2 GB pamięci RAM, najmniej jak widać po tym Nefosie, no coś takiego nie ma praw działać, aktualnie jak widzicie nie działa. Dobra, zobaczmy jeżeli sobie jeszcze chodzi o gry, odpalmy kilka, jak to będzie wyglądało. Asphalt 9, tutaj nawet w ogóle nie ma na niego, więc Asphalt 8. Domyślam się kto będzie pierwszy, zobaczycie różnicę. Pytanie się jak długo będziemy czekać na Nefosa. Na razie biegną. Kółeczka się kręcą, Redmi już odpaliło nam grę, Nefos cały czas myśli, ale słyszę z niego dźwięk, więc jest szansa, że coś zrobił. Gra odpalona. Następnie mamy Temple Run 2, jak w przypadku tego tytułu. Jak widać sieją mi z przodu, czy tak będzie do końca? Myślę, że tak, dokładnie, widać, że dla Xiaomi. Czekamy, może herbatę sobie zrobię, chociaż nie, no dajmy mu szansę. No ewidentnie, no, nawet już nie czekam do końca animacji, no telefon nie daje rady. Subway Surfers. Redmi kosztuje prawie tyle samo co tam telefon, a widzicie jaka jest różnica. Znowu Xiaomi. W przypadku Nefosa C9A sobie czekamy. Czy w ogóle się czegoś doczekamy? No myślę, że tak, ale po raz kolejny widzicie jaka jest przepaść tak naprawdę między tymi dwoma smartfonami. Już nawet nie będę testował go z jakimiś lepszymi, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dead Trigger 2.
na Xiaomi. No i Nefos, no tu, no nie tak tragicznie. Dał w miarę radę. I będziemy mieli Asphalt Extreme. Xiaomi. Dobra. I ostatni tytuł, Unkilled. No tutaj wnioski identyczne jak w przypadku aplikacji. No już będę je podsumowywał, bo to nie ma sensu czekać nawet. Xiaomi tu i tak wygra, z tego co widzę. No nie da się ukryć, że ten procesor i ta cała konfiguracja no nie jest w stanie pociągnąć tego samej nakładki od Nefosa no, całego systemu. No, no nie gra to. No, widzicie, że no ewidentnie no tak być nie powinno, że aż tak długo czekamy na jakiekolwiek odpalanie czegokolwiek. To obstawiam się, że telefony przed 2-3 lat będą w stanie lepiej działać niż ten Nefos, więc czy zakup jego ma sens? Chyba odpowiedź znacie sami. Oczywiście w Redmi odpalone, możemy sobie coś porobić, pograć. W przypadku Nefosa no dopiero teraz. Dobra, zobaczmy co z RAM-em. Czy coś w ogóle w RAM-ie zostaje? Lecimy. Asphalt 8. Tu w ramie. Tu w ogóle zrestartowane, jak widzimy. Lecimy sobie dalej. Temple Run 2. W pamięci RAM. Na fosie ubity. Subway Surfers. W ramie. Tutaj niestety nie. Dead Trigger 2. W pamięci RAM. W przypadku Nefosa nie. Nawet widzicie jak te takie przejścia klatkują. No to słabo. Asphalt Extreme. Znowu w ramie. W Nefosie w końcu jedna rzecz też w pamięci RAM. I ostatni Unkilled. W pamięci RAM. A w przypadku Nefosa no niestety nie. Więc Xiaomi dał radę. No nawet całkiem nieźle. Dobra, wyczyszczę to sobie. No więc, no widzicie, RAM słabo, bo go mało. Wydajność kiepska, bo procesor nie bardzo. No, no nie do końca udana produkcja. No, cena tych dwóch jest bardzo zbliżona. Oczywiście wygrywa Xiaomi i na pewno też bym miał wybierać. Na pewno dla siebie kupiłbym Xiaomi. Tyle odnośnie porównania Nefosa C9A kontra Xiaomi Redmi 6, czyli tutaj mamy MediaTek Helio P22, 3 GB pamięci RAM, tu MediaTek MT6739, 2 GB pamięci RAM, nic dodać, nic ująć. Na dole macie linki do społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Film się podobał, jak zwykle zapraszam do subskrypcji, łapka, dzwoneczek, komentarz, ale to wiecie. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!